Cześć, dziękujemy, że jesteście z nami na początku naszej nowej drogi. Jeszcze telewizyjnej, a już internetowej. I to jest chyba najlepsza forma, czyli podcast, a nawet wideo podcast. Połączenie tych dwóch światów. Kasia Cichopek, Maciej Kurzajewski. I serio, serio? Bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami. Mamy nadzieję, że nasz kanał Wam się spodoba. Jeśli tak, to bardzo prosimy, żebyście zostawili polubienie, żebyście zostawiali komentarze, bo one są dla nas szalenie ważne. Każda Wasza opinia super się dla nas liczy. Będziemy brać ją pod uwagę i oczywiście, jeżeli zasubskrybujecie, to jest nowe słowo, muszę się zapytać. Tak, będziemy powtarzać. Zasubskrybujecie nasz kanał. Także do dzieła, kochani. I serio? Serio? Jego też zapytamy. Czy to wszystko dzieje się serio? Wybór naszego gościa w pierwszym spotkaniu w serio był oczywisty. Jakub B. Bączek. Trener medialny, mentalny, biznesmen. Powiedziałem z pełną premedytacją trener medialny, bo ty, Kubo, dzień dobry. Dzień dobry. Poruszasz się w tych wszystkich światach. W świecie mentalnym, medialnym i świecie biznesu. Jesteś na rzeczy. Serio? Ja się bardzo cieszę i nie ukrywam, byłem taki nawet trochę zakłopotany, że to pierwszy odcinek, do którego mnie zaprosiliście i bardzo Wam za to dziękuję. Też sobie myślę, że rezonują nasze historie ze sobą, więc kto wie, czy sobie ich nie poruszymy tutaj. Ale bardzo Wam za to zaproszenie dziękuję, za kanał trzymam kciuki i będę na pewno wszędzie o nim opowiadał. Musisz dać suba. Koniecznie. Będę jeden z pierwszych. Nie bez powodu zadzwoniliśmy do Ciebie jako pierwszego, ponieważ Twoja energia, którą spotkaliśmy wcześniej podczas naszych różnych projektów, bardzo rezonowała z nami. Przede wszystkim Twoje pozytywne podejście do życia. Z jednej strony jesteś bardzo pozytywnym człowiekiem, Twoje oczy się śmieją, bije od Ciebie pozytywna aura, a z drugiej strony sam w swoim życiu mierzysz się z różnymi wyzwaniami, które są super trudne. I nieważne, czy my jesteśmy ze świata mediów, my jesteśmy ze świata mediów, czy ze świata biznesu. Tak jak powiedziałeś, nasze historie się przeplatają i mechanizmy, które nam towarzyszą i emocje przede wszystkim są te same. No właśnie, bo my żyjemy trochę w dwóch światach. Jeden świat to jest ten, który jest oceniany na zewnątrz i my jakby sami się zgłaszamy i sami się zgadzamy na to, żeby ludzie nas tej ocenie poddawali. Występujemy wszakże, czy w telewizji, czy w mediach społecznościowych, czy w internecie. No i pewnie musimy się z tym liczyć, takie są zasady tej gry, że ludzie będą sobie o nas coś myśleć, coś komentować. Z drugiej strony mamy przecież swoje prywatne światy. Mamy swoje prywatne pieniądze, prywatną seksualność, prywatne wyzwania, prywatne kryzysy. I teraz jak to połączyć? Ja chętnie też zadam to pytanie Wam. Bo jak to połączyć, to może być też coś ciekawego dla osób, które z jednej strony pracują w korporacji, a z drugiej strony chcą się realizować jako rodzice. Z jednej strony żyją w związku, a z drugiej strony czują, że terapeuci opowiadają o tym związku coś negatywnego, bo nie czują się tam bezpiecznie. Czyli to nie tylko my pewnie żyjemy w dwóch różnych światach, ale wydaje mi się, że w naszym przypadku może to być takie naprawdę dość ekstremalne. Tak, rzeczywiście. I to jest bardzo cienka granica, którą często niektórzy ci z zewnątrz chcą przekraczać. Nie chcą, oni to robią. I teraz pytanie, jak sobie z tym poradzić? Gdzie jest ten moment, kiedy powiedzieć asertywnie nie? I przede wszystkim, jak zdobyć się na tę asertywność, żeby kogoś nie urazić? Jednym z takich słów, które jest bardzo trendujące, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, autentyczność. Bądź autentyczny. Bądź autentyczna. No i faktycznie. Bardzo pojemna formuła. No właśnie, właśnie. I też myślę, że ryzyka kryjące się za tym trendem, bo z jednej strony byłoby doskonale, gdybyśmy byli na co dzień tacy, jacy jesteśmy na przykład tutaj, kiedy kamera jest włączona. Byłoby oczywiście cudowne, gdybyśmy się ciągle uśmiechali, ciągle mieli łatwość relacji, ciągle byli gotowi do tego, żeby żyć z ludźmi. A ja jako mówca publiczny, który spotyka się bardzo dużo z ludźmi, czasami miałem ludziowstręt. Ludziowstręt polegający na tym, że jak w ciągu jednego dnia usłyszałem na 10 sesjach o 10 dramatach, a wieczorem jeszcze miałem wykład, po którym zostawałem na 200-300 podpisów i zdjęć, to potrzebowałem następnego dnia nie ludzi uśmiechu i energii, tylko żeby gdzieś albo wsiąść do samolotu i polecieć tam, gdzie mnie nikt nie zna, albo zamknąć się w hotelu. Czyli zastanawiam się, klasycznie przebodźcowane. Tak, i myślę, że my też mamy do tego prawo, nawet jestem pewny, że mamy do tego prawo, tylko no właśnie ludzie w ten worek autentyczność wrzucają jakby
wszelkiego rodzaju kategorie też oczekiwań. Ale ta autentyczność jest ogromną pułapką. Wiem, o czym mówię. Tak. Ja przez całe życie jestem autentyczna. Jestem otwarta, uśmiechnięta i zapraszam tym samym ludzi do siebie, do swojego życia. Wydawało mi się, że jeżeli ja szanuję kogoś, to ten ktoś będzie szanował mnie. I tutaj się bardzo pomyliłam. A jest życie nie jest doskonałe. Bo to tak nie działa. Jak się na przykład, no właśnie, a jak wy się na przykład czujecie na lotnisku? Dajmy na to, że no już media jakby wyłączyły kamery, mikrofony mamy odpięte, idziecie na lotnisko i na przykład trzeba poczekać na lot, który jest opóźniony 3 godziny. Czy my tam gonimy za ludźmi z uśmiechem, z mikrofonem, żeby pogadać? Nie, mamy prawo być zmęczeni. Jak wy się czujecie na przykład na lotnisku, wiedząc, że jesteście bardzo rozpoznawalnymi osobami w kraju? Mamy świadomość tego, że jesteśmy rozpoznawalni. Mamy świadomość tego, że ludzie chcieliby nas poznać, również i w takich sytuacjach. Zerkają. Ale co jest najciekawsze, my funkcjonując w tych dwóch światach, medialnym i tym realnym świecie, my w tym realnym świecie czujemy się lepiej. Okay. Czujemy się lepiej, dlatego że spotykamy się z bardzo pozytywnym podejściem ludzi. Rzeczy, które by nas zaniepokoiły albo sprawiły nam przykrość, są incydentami, ale naprawdę incydentami to jest raz na 1000 przypadków. Więc nie mamy takiego problemu. Oczywiście, że staramy się usiąść z boku, to, żeby mieć chwilę wytchnienia dla siebie, ale już na lotnisku, jak pytasz o lotnisko, to już na lotnisku czujemy się bardzo dobrze. No to super, to super. Raz, że to pewnie lecimy w jakieś przygodę już ciekawe za moment, miejsce. Ale ja mam różnie, nie ukrywam, bo czasami jest tak, oczywiście moja rozpoznawalność jest dużo niższa niż wasza, ale jednak zdarzy się, że ktoś przychodzi po selfie albo po podpis. I czasami sam sobie zadawałem takie pytanie, się na tym przyłapałem, czy ja na przykład nie mam jakiegoś obrażonego wyrazu twarzy. I to nie jest fajne. Z mojego punktu widzenia to nie jest fajne, że ja się sam zastanawiam, lecąc na wakacje... Znaczy, że cały czas się kontrolujesz. No trochę tak. Self-monitoring. Tak, no i z jednej strony to niby ma być autentyczne, ale to jest autentyczność wymagana przez moich widzów, a niekoniecznie autentyczność we mnie, bo jeśli ja mam 3 godziny opóźniony lot, to moja podkówka może iść w dół tym razem. Ale też masz prawo do tej swojej podkówki. Dokładnie. Ja bardzo często spotykam się z tym mechanizmem akurat poprzez media. Kiedy występuję przed kamerami, uśmiecham się. Generalnie na życie jestem uśmiechniętą osobą, ale kiedy jestem w pracy, staram się zachować tylko pozytywne emocje. To, co się dzieje w moim życiu, często właściwie w ostatnim czasie dużo negatywnych historii się wydarzyło, odsuwam na bok, bo jestem profesjonalna, wchodzę w projekt i po prostu chcę przenieść dobrą energię. Ale często zdjęcia paparazzi pokazują mnie w wersji właśnie autentycznej, tej normalnej, że wychodzę z domu i nie uśmiecham się od ucha do ucha. I jakie są wtedy tytuły? Nie, tytuły. Niezadowolona, naburmuszona, nietęga mina, to moje ulubione. Nietęga mina. To ludziom sugerowane są te opinie i to, co mają o nas myśleć. To, co mają myśleć o ludziach, których oglądają w telewizji czy w internecie. To nie oni, nie sami ludzie, nie sami widzowie bardzo często wpadają na te pomysły. Na te pomysły wpadają i sugerują szerokiej widowni media. I ja nad tym chyba najbardziej ubolewam i to jest coś, co nas najbardziej denerwuje. I clickbaitowe tytuły. Nikt z nas nie może sobie dać rady. Tak, clickbaitowe tytuły, z którymi wy się ostatnio mierzyliście dość mocno. I miałbym do was takie pytanie w tym kierunku, czy... My mamy obowiązek opowiadać wszystko. Jak wy to czujecie? To jest Czy my musimy pytanie. Tłumaczyć na przykład, jakie mamy wybory romantyczne? Jak wy to czujecie? Gdzie w jakimś regulaminie wirtualnym jest napisane, że musimy coś takiego robić? Tak. To jest bardzo ciekawe. To jest presja i wymuszanie na nas jakiegoś takiego działania, że z jednej strony występujemy, tak jak powiedziałeś na początku, w telewizji, więc tym samym dajemy przyzwolenie na ocenianie, zapraszamy, ale właśnie kolejne odwołuje się do poprzedniego pytania, gdzie jest ta granica, gdzie może trzeba powiedzieć basta, koniec, stop, to jest moje życie prywatne. Otóż to jest w ogóle ciekawe zjawisko, media jako takie. Media pod tą nazwą jest rozproszona odpowiedzialność. Tam są ludzie, ale jest ich mnóstwo. Wiele osób pracuje dla różnych domów mediowych. I teraz każdy z tego domu mediowego, jak wychodzi, zamyka na kluczyk swoją pracę, oczyszcza się ze swojej roboty i idzie, jest prywatnym człowiekiem. My natomiast jesteśmy chodzącymi firmami. My nie możemy wyjść z naszych ciał, zamknąć na kłódkę i powiedzieć, dobra, teraz jestem po prostu Kasią, idę na zakupy do sklepu z warzywami. Cały czas jesteśmy gdzieś w tej naszej marce oceniani. Własnej i oceniani. I właśnie ta odpowiedzialność, która się tak rozmienia na tych wszystkich ludzi, sprawia, że nikt nie czuje
Znaczy, że czują się bezkarni, no, tak naprawdę. Takiej kary. Zwróćcie uwagę, z tego, że często w tych mediach plotkarskich dziennikarz nie podpisuje się imieniem i nazwiskiem, tylko inicjałem lub jakimś pseudonimem, więc tym bardziej odsuwa od siebie tą odpowiedzialność, gdyby ktoś go chciał na przykład rozliczyć z słów, które ranią całą rodzinę. Wiesz, ale podpisuje się ten pierwszy. A później ci, którzy przedrukowują albo powielają te informacje, artykuły i zdjęcia, oni już nie mają potrzeby podpisywania się. A rozlewa się to wszystko bardzo, ale to bardzo szeroko. No właśnie, ale czy Maciek, czy nie uważasz, że my sami jesteśmy sobie winni? No bo zobacz, skoro my się pchamy do mediów, to jest duże uproszczenie, ale skoro występujemy przed kamerą, to czy nie jest tak, że my mówimy jednocześnie, no to zapraszamy, komentujcie. Ale my z tyłu głowy mamy to przyzwolenie na to, że ktoś może się nami bardziej interesować niż przeciętnym, jeśli taki w ogóle istnieje, przeciętnym Polakiem, przeciętną osobą, ale też z drugiej strony my zawsze staraliśmy się po tych naszych wystąpieniach publicznych zamykać ten świat medialny, zamykać te drzwi, przechodzić do świata prywatnego, świata rodziny, do domu i mieć tutaj swoje życie, o które staramy się nadal, mimo wielu przeszkód i natarczywości mediów, dbać. Tak. To jest bardzo trudny i elastyczny temat. Pamiętam, kiedyś miałam rozprawę sądową z jednym z czasopism, tabloidów, i prawnik tej drugiej strony zapytał mnie, czy ja, decydując się na bycie w mediach, tym samym nie wyraziłam zgody na to, że teraz oni mają prawo do tego, żeby po prostu niszczyć mnie, jak idzie. Ja mu odpowiedziałam, mówię, nie, drogi panie, ponieważ kiedy zaczynałam, miałam 17 lat. Nie było zjawiska portali internetowych, nie było paparazzi, nie było tego wszystkiego, więc wchodząc... Hejtu też na tą skalę też nie było. Nie było, oczywiście. Na tą skalę. Nie by, na, właściwie to... Może nawet na tą skalę nie było, albo... Nie, no był, taki delikatny, ale no właściwie nie delikatny. Był bardziej osobisty, dlatego że to ludzie z imienia i z nazwiska, jak już coś mówi, krytykowali, to mówił to ktoś, albo jakiś aktor, albo jakiś prezenter. Natomiast w ogóle samo słowo hejt skacze po tematach, co jest dla mnie też fajne, bo to jest angielskie słowo, do którego my, wydaje mi się, Polacy, nie mamy takiego stosunku emocjonalnego, bo jednak ono... A przetłumaczmy je. Przetłumaczmy je, to jest jedno. Natomiast hejt, czyli nienawiść, właśnie, nienawiść, to jest emocja, czyli dla mnie to jest przemoc słowna. Tak. To jest przemoc. Mi też się wydaje, że hejt to jest takie słowo, słuchajcie, modne i ono troszkę odbarczyło to, co się za nim kryje. A jeśli byśmy mówili po polsku, to ktoś komentując na przykład nasze życie seksualne wysyła w naszą stronę nienawiść. To słowo moim zdaniem przemoc jest mocniejsze. Tak. Przemoc, ten bagaż emocjonalny słowa nienawiść. Ale my uciekamy w to słowo hejt, bo to jest bardzo wygodne, zwłaszcza dla tych, którzy hejtują. Tak. Tak, dokładnie, dokładnie. Czy są pasyw agresji? I teraz zobaczcie, na przykład kwestia właśnie romantycznych wyborów, kwestia seksualności, kwestia tego, co wybieramy w naszym życiu prywatnym i w domu. Jak myślicie, czy my jesteśmy w ogóle w stanie, jako osoby, które występują publicznie, to oddzielić? My może i tak, ale to jest kwestia tego, jak ta druga strona sobie z tym poradzi lub nie. Czy to uszanują? Nie będą szanować, bo na końcu dnia jest biznes. I ten biznes... Powinien się oczywiście zgadzać, ale dlaczego jest tak, że jedna strona zarabia, a druga traci przez to, przez to, co się dzieje w ogóle dookoła? To nawet nie chodzi o to, żeby obie strony zarabiały, ale jak jedna zarabia, to przynajmniej druga nie powinna na tym tracić. Albo jakiś szacunek jest przynajmniej w tą drugą stronę. W minimalnym wymiarze chociażby. Dzisiaj tego szacunku nie ma kompletnie. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi właśnie o pieniądze. I u podstaw hejtu, tej nienawiści wysyłanej, tak naprawdę są pieniądze. Pieniądze dużych firm, które mają mniejszych ludzi niż same firmy i to się gdzieś tam rozpływa. Wiecie, pytam was o to, bo paręnaście dni temu zrobiłem coming out. Publicznie powiedziałem po raz pierwszy, głośno i do szerokiej publiczności, że jestem gejem. I jedna z takich najczęstszych reakcji, która się pojawiła, to ludzie pisali, nareszcie. Ale to jest super ciekawe. To jest ciekawe, bo ja też zacząłem się zastanawiać, czy ja w takim razie popełniłem jakiś błąd albo grzech, albo powinienem przeprosić jeszcze i wytłumaczyć, że dlaczego nie 10 lat temu? Na przykład ludzie pytali, nareszcie, albo pisali coś takiego, że szkoda, że tak późno. Ale dlaczego w ogóle musisz się zastanawiać nad tym, czy masz to robić, czy masz to ogłaszać światu?
Tak czy nie? W czym to przeszkadzało? My też w wielu przypadkach swoich zastanawialiśmy się, w którym momencie powinniśmy jakąś informację podać światu, czy w ogóle powinniśmy ją podawać, a okazuje się, że jesteśmy dociskani. I nie zawsze mamy wybór nawet, prawda? No tak, no, czy... my też się poczuliśmy. Tak. Nie zawsze macie wybór. Zdarzyło się i tak, że nie mieliśmy wyboru. Bo zobaczcie, bo gdyby ktoś autoryzował te teksty o was, no to mamy jakiś wybór, ale oni nie pytają. To może być tak, że ty się obudzisz, Kasia, otworzysz sobie telefon i pierwsze, co tam wyskoczy, to jakaś informacja na temat twojego bardzo prywatnego, intymnego życia. Przez ostatnie dwa lata się działo. I tak się nieraz zdarza. A jak ty się czułeś w tej całej sytuacji, kiedy czytałeś te wszystkie komentarze? Finalnie, po jakimś czasie, muszę powiedzieć, ulga, duma, radość. To finalnie się jakby, może to nie jest najlepsze słowo, ale no, opłacało. W sensie dobrze zrobiłem. Więcej masz zysków niż strat, tak, emocjonalnie. Tak. Cieszę się, że to zrobiłem. Ale po drodze, zwłaszcza 24 godziny od tej okładki, która się okazała z moją podobizną na froncie, no było dużo stresu. To był duży stres. I też sobie myślę o tym, i chętnie was o to też zapytam, że ludzie nie do końca potrafią przewidzieć siłą rzeczy, co my czujemy, kiedy oni o nas piszą. Och, tak, to pięknie. Co my czujemy. Bo każdy z nas w zupełnie innym miejscu ma umiejscowioną swoją inteligencję emocjonalną. Tak, jedni są bardzo rozwinięci emocjonalnie, inni nie. I też od zawsze zastanawiałam się, że te osoby, które komentują, czasem w tak strasznie agresywny sposób... Czy się zastanawiają? Ale nawet ja nie wiem, czy oni są na tym poziomie świadomości. Często się do siebie, wzajemnie w domu, w ramach pieszczotliwego zwrotu do swojej drugiej połowy mówią: ty durniu, podaj mi herbatę. Tak. I jak słyszę coś takiego, to potem myślę sobie, aha, no to nie dziwne, że napisał w komentarzu coś takiego na mój temat, to prawda? My zakładamy, że tę inteligencję emocjonalną ci ludzie mają. Ale zakładamy czasami zupełnie bezpodstawnie. Może mierzymy swoją miarą. Może mają, ale o niej zapominają. Też zadajemy sobie takie pytanie, trochę żeby uciec przed tym, przed bólem i przed taką niesprawiedliwością. Czy ja sam napisałbym tak nienawistny komentarz? Czy ja wystosowałbym taką nienawiść w stronę drugiej osoby? I moja odpowiedź zawsze brzmi: nie, nie zrobiłbym tego, nie robię tego. Nie dlatego, że mi się nie chce, ale uważam, że to jest złe, niepotrzebne. I tak naprawdę jest to strata czasu. Nic więcej. Ale wiesz, bardzo zainteresowało mnie, bo czytałam oczywiście twój wywiad i redaktor, który przeprowadzał ten wywiad z tobą, zadał ci takie pytanie, że uprzedza już komentarze twojej społeczności. Tak. Ataków na ciebie. Tak, tak, no, tak, powiem tak, ci, tak, że mnie to zszokowało. Myślę sobie, ale jak? Dlaczego? Za co? O co chodzi? Przecież to jest twoja dobra wola. Tym samym niesiesz misję za sobą, żeby wesprzeć wszystkich tych, którzy się borykają ze swoim coming outem, ze swoją tożsamością. Więc tylko i wyłącznie to zasługuje na wielki szacunek i aplauz. A z drugiej strony już było takie, wiesz, przygotowanie, uwaga, będzie bicie i to jeszcze, wiesz, od ludzi z twojej społeczności. Ja wiem, o czym mówię, bo największy hejt, jaki ja zebrałam, to od kobiet. Z miasta kobiet. Czyli rozumiesz? Czyli gdzie teoretycznie... Na kanale kobiecym. O co chodzi? Jak tak w ogóle można? Ale jesteś na rzeczy, Kasiu, bo ja też przypominam sobie niektóre takie dość mocne komentarze właśnie ze środowiska LGBT+. I one właśnie były takie oceniające i rozliczające, nie? Czemu tak późno? Czemu dopiero po 40? Pytali czasami geje. Więc to faktycznie ciekawe. Zwróciłaś mi na to teraz uwagę. Oczywiście ja trochę rozumiem tok myślenia i tego redaktora, i moich potencjalnych lub rzeczywistych krytyków. Trochę rozumiem. No też mam pojemną empatię, jestem takim dość racjonalnym facetem, więc rozumiem, że ktoś może wyciągnąć z mojej kariery jakiś tekst pod tytułem "Warto być sobą", a zapewne taki tekst nieraz gdzieś na scenie powiedziałem, a jednocześnie teraz wrócić do tego mojego coming outu i powiedzieć: no to pan jest hipokrytą. Prawda? No zawsze bo pan nie był sobą. Przepraszam, a czy w życiu prywatnym... My to ale twoja seksualność my to nie może być i nie powinna być czymś publicznym. Tylko my to seksualność wiemy, każdego z nas nie powinna być kwestią publiczną. Ty też pytałeś o to, gdzie jest ta granica. Tak. Ja się pytam, jak bardzo pojemne jest znaczenie słowa osoba publiczna. My z jednej strony jesteśmy osobami publicznymi, ale nie jesteśmy politykami, których życie powinno być transparentne, majątki transparentne, bo w dużej mierze opiera się to na zaufaniu wyborców. My jesteśmy pracownikami telewizji, radia, kanału internetowego
i tyle. No tak, no tak. Przy czym myślę, że tutaj ja nie będę naiwny, że to się nie zmieni, Maciek. To raczej nawet po naszym wywiadzie i nawet po tym, jeśli my tu dostaniemy wsparcia, wierzę, że wiele osób podpisze się pod tym, co mówimy, że powinny być jakieś granice. To się pewnie nie zmieni, bo myślę, że ten biznes mediów plotkarskich, biznes podglądactwa, biznes shamingu, czyli takiego zawstydzania drugiej osoby, bo to się doskonale klika, że to raczej nie zniknie za naszego życia. Bo to jest wpisane gdzieś w nasze DNA. Tak. Znaczy, ten biznes będzie się rozwijał. I biznes w tę stronę w ogóle idą media, bo... shamingu, plotek, nienawiści, bo na tym się lepiej zarabia niż na czymś, co jest pozytywne. Tak. My akurat lubimy się uśmiechać, uśmiechamy się, robimy to w sposób naturalny, bo cieszymy się każdym dniem. Ale też mieliśmy wiele dni, które były związane ze strachem. I też nie wiedzieliśmy, jak zareagować, jaka reakcja byłaby najlepsza dla nas. Tak. W krótkiej i w długiej perspektywie. Był taki moment na przestrzeni ostatnich 2 lat, że ja serio bałam się zrobić cokolwiek. Serio, że miałam wrażenie, że każdy mój ruch zostanie źle odczytany. Każde słowo, które powiem, zostanie obrócone przeciwko mnie. Zostałam jak szara mysz zepchnięta do narożnika, do kąta, siedź cicho, nic nie mów i tak będzie najlepiej. I poniekąd ta strategia opłaciła się na tyle, że ja przynajmniej odzyskałam jakąś równowagę swoją emocjonalną i psychiczną również, na tyle, że mogłam się zdystansować. Zajęło mi to 2 lata. To jest właściwie pierwszy nasz taki, pierwsza taka rozmowa otwarta, gdzie mówimy o tym, co nam towarzyszyło, jak się czuliśmy w tej sytuacji całej. Ale mówimy też o tym dopiero teraz, dlatego że wcześniej mieliśmy świadomość, że co byśmy nie powiedzieli, może zostać i zostanie wykorzystane przeciwko nam, bo było brutalnie wykorzystywane. Tak. Nie tylko przez media, również i przez te osoby, którym w pewien sposób zależało na tym, żeby, użyję tego słowa, pogrążyć nas publicznie. Tak. Tego nie rozumiem. Ale zobacz, to teraz warto to nazwać, bo być może wśród naszych widzów i widzek są osoby, które doświadczyły też czegoś takiego. Co my możemy czuć w środku? Lęk, jak sobie z tym poradzić? Strach, bezsilność, wstyd. Tak, tak. Często tak. Też się boimy o naszych bliskich, bo my możemy coś przyjąć na klatę, bo już to nie jest pierwsza krytyka w naszą stronę. My już to przeżywaliśmy. Ale jak sobie na przykład myślimy o nie bardzo wiem, wrażliwych osobach. Krytyka, to był lincz. No, To jest jeszcze. Tak, ale wiesz, dla mnie jeszcze kolejnym poziomem jest, Kasia, jak ty sobie zaczynasz wyobrażać, że na przykład czyta to osoba, która ciebie kocha i jest wrażliwa i nie ma takiego treningu jak my, wystawiania się po prostu na strzały. Patrz dzieci. Patrz dzieci, rodzice. Na przykład. No właśnie. To był naprawdę hardkorowy czas. I jak sobie w takiej kryzysowej sytuacji poradzić? Czy ty w ogóle kiedyś spotkałeś się z takim, z tymi wszystkimi emocjami, że też się zastanawiałeś, co ja mam robić? Oczywiście. Ratunku. Z paraliżującym strachem. Tak. Oczywiście. Tak, oczywiście. I też podobała mi się ta metafora, zaraz odpowiem na twoje pytanie, ale tą metaforę jeszcze chcę wyciągnąć raz do góry. Że w kozi róg jesteśmy zapędzeni. Jak jest taki atak zmasowany, hejterski, typowo nastawiony na to, żeby nas zranić. Nie żeby dyskutować, absolutnie. Nie ma miejsca typowo, żeby wywołać cierpienie, to można się poczuć jak człowiek taki właśnie zapędzony do koziego rogu. Jesteśmy pod ścianą. I oczywiście będzie to banalne, ale bardzo jest potrzebne wtedy wsparcie społeczne. Albo terapeuty, albo przyjaciela, albo rodziców, albo bliskich, albo drugiej połówki, albo partnera, partnerki. To jest niezwykle ważne. Oczywiście też niezwykle jest ważne, choć pewnie to nie jest wcale takie łatwe, nie czytać tego na tyle, na ile się da. Przy czym w waszej sytuacji przypuszczam, że to było praktycznie nie do uniknięcia. Bo znaczy bombardujecie to z każdej strony. Z każdej strony, tak. Ty może nawet faktycznie nie czytasz portalu plotkarskiego, ale wystarczy, że miniesz w drodze do windy sąsiada i może być tak, że sąsiad powie, o panie Maćku, widziałem tam artykuł. Więc wy na pewno... A ja prawdopodobnie też, no nie uciekniemy od tego, że gdzieś się to prędzej czy później pojawi. No i myślę sobie, że jak zostajemy z tym sami, jak nie potrafimy tego albo nie możemy, bo nie ufamy, przegadać z kimś, to bardzo ryzykujemy epizodem depresyjnym. Ale my w pewien sposób próbujemy się na pewne rzeczy przygotować, prawda? No bo dzieją się sytuacje, za które jesteśmy odpowiedzialni i mamy świadomość swojej odpowiedzialności, ale też zaskakują nas rzeczy, które nie powinny się przy tej okazji wydarzyć. Bo też jesteśmy ludźmi. To, co w naszym życiu się wydarzyło, wydarzyło się w życiu bardzo wielu osób. Wydarzyło się, wydarza i będzie się wydarzać. Ta nasza historia trwa bardzo długo. To znaczy piętnowanie tej historii,
rozkładanie jej na czynniki pierwsze, plus jeszcze rzeczy, które pojawiają się w sposób zaskakujący po bardzo długim czasie, kiedy już właściwie sytuacja powinna być dawno temu wyjaśniona, emocje opadły, a nagle ktoś się budzi I podgrzewa tę atmosferę, albo dokonuje nalotu dywanowego. Ja tego nie rozumiem. Tym bardziej, że nie robię nic złego tej osobie. Tak. Nie komentuję, nie mówię, nie opowiadam, nie narzekam. Dokonuję świadomego wyboru, że nie chcę tego robić, że pewien etap jest zamknięty i ja nie muszę tego ciągnąć za sobą. Ja wielu rzeczy, współczucie, to jest takie słowo, które mi przychodzi do głowy, empatia chyba jeszcze bliżej tego, co czułem. Ja widziałem te rzeczy, które się wydarzały wokół was i powiem wam, że jak kiedyś dostałem zaproszenie do telewizji, w której pracowaliście, do programu, który prowadziliście i dowiedziałem się od pani prowadzącej program, że to będziecie wy, tak sobie pomyślałem, że pierwsze, co zrobię, to was uściskam po prostu, bo rezonowało to ze mną, jak potwornie ktoś celuje, żeby wam zrobić krzywdę. I nie żeby dyskutować, to jeszcze raz podkreślam, tylko żeby zrobić krzywdę, nie? A wy jednocześnie, i mocno to gdzieś we mnie pracowało, siadacie na kanapie, uśmiechacie się, jest światełko nad kamerą i po prostu z uśmiechem witacie Polki i Polaków. I sobie naprawdę myślałem o was bardzo ciepło wtedy i pomyślałem, kurczę, jakie to jest niesprawiedliwe. A wiesz, co się działo w środku? No, w nas, przypuszczam, że galareta. Tego się opisać nie da. Ja pamiętam jeden taki epizod właśnie ataku, akurat na mnie. To było na chwilę przed wyjściem na scenę w teatrze. Przysięgam, że koleżanka Ania Mucha, którą pozdrawiam serdecznie, zbierała mnie z podłogi. Zbierała mnie. Pamiętam, że wtedy ona wzięła mnie za rękę i dosłownie na pół godziny przed spektaklem wyszła ze mną na ulicę przed teatr i powiedziała tak. Widzisz tę kolejkę? Mówię tak. Wszyscy przyszli zobaczyć spektakl z twoim udziałem. A ja się bałam wyjść na scenę, nie wiedziałam, co mnie spotka. Czy będą we mnie, nie wiem, rzucać pomidorami, czy będą gwizdać, czy cokolwiek się wydarzy. Czułam się tak bezsilna i tak bezradna i tak rozwalona psychicznie, że myślałam, że w ogóle nie dźwignę tego. Dostałam gigantyczne wsparcie od najbliższych, rodziny, przyjaciół. Byliśmy w tym razem, więc też wydaje mi się, że było nam zdecydowanie prościej. To ciekawe, ogromne wsparcie od dzieci również. No i właśnie tego dnia zebrałam się w sobie, ale miałam takie wrażenie, że włączyłam pewien automat. A jak publika, Kasiu? Jak pożegnali cię po spektaklu? Oni mnie przywitali, jak tylko weszłam na scenę, dostałam brawa. Czyli są i tacy ludzie, którzy bardzo empatyzują i bardzo nam dobrze życzą. Tak, ale to jest to, co Maciek powiedział na samym początku, że właśnie żyjemy w dwóch światach, tym wirtualnym świecie i tym realnym świecie. Wirtualnym, no to jest po prostu jedna wielka eksplozja, bomba atomowa. W życiu realnym naprawdę sympatia, uśmiech, radość ludzi ze spotkania z nami. I życie toczy się dalej. Bo zobaczcie, bo my czasami jak jesteśmy w kryzysie albo na fali hejtu i ludzie się na nas wyżywają, to my możemy mieć takie myślenie tunelowe, że świat się stał niebezpieczny. A tu wiecie, piekarnia się otwiera co rano z bułeczkami, samoloty odlatują. Pięknie, że o tym tunelowym widzeniu powiedziałeś. Bo to jest też lękowe właśnie. Te myśli takie lękorodne powodują, że nam się trochę odcina racjonalne myślenie. I kiedy ja też puściłem tą okładkę, jestem gejem, biorąc pod uwagę, że za chwilkę dostanę różne krytyczne komentarze, to też na chwilę, wiesz, tak. Trafiłeś do tego tunelu. Dokładnie. I miałem takie głupkowate poczucie, że jak wyjdę z pokoju hotelowego, akurat w hotelu czytałem to wszystko, to ktoś do mnie podejdzie i powie, o ty na przykład. Oczywiście zupełnie nieracjonalne. Ale przychodzi to do głowy, bo to jest związane z lękiem. Lęk troszeczkę nam odejmuje takiego rozumu racjonalnego, a zaprasza jakieś czarne scenariusze. No i w tym tunelowym myśleniu my trochę zapominamy, że świat biegnie swoim torem. Owszem, niektórzy się zatrzymają na te dwie minuty, żeby nam dokuczyć, żeby szydzić, żeby nam dopiec. Zgadza się. Ale potem pewnie wsiadałem w auto i jadą gdzieś po dziecko do szkoły. Tylko gdzieś tam potem oglądałem tenisa. Wiesz, że ten tunel ma bardzo różną długość. Niestety. Ten tunel potrafi być i krótki. Ciemność. I trafiasz dosłownie na moment w tę ciemność i wyjeżdżasz z niego. Ale zdarza się tak, że to jest bardzo, bardzo długi tunel. Dwa lata na przykład. Na przykład dwa lata. Wiesz, na pewno dobrze, że w tym tunelu mamy kogo złapać za rękę. Na pewno dobrze, że w tym tunelu potrafimy sobie raz na jakiś czas przypomnieć, po co jesteśmy, po co żyjemy, jaka jest nasza misja, co chcemy osiągnąć, jak możemy zostawić świat trochę lepszym miejscem, niż go zostaliśmy. To są takie rzeczy,
które nawet z dramatycznych historii potrafią nas jednak ukierunkować ku życiu. Mhm. Nie? Freud, jak pisał tą taką podstawową teorię osobowości, to mówił, że mamy popęd eros ku życiu i popęd thanatos ku śmierci. W kryzysie zwłaszcza musimy się obracać w stronę życia. Czyli jak na przykład mamy pieska, który musi iść siku bardzo dobrze, bo ten piesek nas wyciąga do życia. Jak mamy jakąkolwiek pasję, bo gramy w squasha z kumplem, bardzo dobrze w kryzysie, bo to nas wyciąga z domu. Jak mamy jakiś serial, który nas wciągnął, bardzo dobrze, bo na chwilę przestaniemy myśleć o swoim tunelu, pomyślimy o tym serialu. Czyli żebyście też Państwo mieli, to mówię do naszych widzek i widzów, ale też do nas, do siebie też, coś, co nas ciągnie ku życiu, zwłaszcza w kryzysie. Przy czym dwuletni kryzys, to ja nie zazdroszczę. Nie wiesz też, jak walczyć z kłamstwem, które cię dotyka. No, bezsilni jesteś. Jak walczyć z manipulacją, z nieprawdą, która pojawia się o tobie. Jak z tym walczyć? Bo co, każdą tę rzecz prostować i mówić, że jest zupełnie inaczej i tłumaczyć? Drugą stronę jeszcze bardziej. Totalnie. Pewnie. Bez wątpienia. Napędzałaby. No, tam były takie emocje, że to by napędzało tylko do kolejnych wpisów, kolejnych oszczerstw, kolejnych relacji na Instagramie. Więc ja myślę, że wasza strategia była taka bardzo dojrzała. Na pewno niełatwa i na pewno z gigantycznym kosztem emocjonalnym, ale dojrzała. Tak, ale wiesz, też sobie myślę właśnie o tym naszym podejściu. No, powiedziałeś, że to było dorosłe. I tak, że to były dojrzałe, dorosłe emocje. Tak. A ja mam wrażenie, że to jest taki mechanizm, który sprawia, że ofiara boi się mówić. Mm-hmm. Nie mówię tylko o nas, ale o wszystkich osobach, które doświadczyły jakiejkolwiek przemocy. Czy fizycznej, czy emocjonalnej. Mm-hmm. Jeżeli dojrzałym i dorosłym jest siedzenie cicho, to jak te osoby mają się bronić? Mm-hmm. Oczywiście są narzędzia prawne, my również z nich skorzystaliśmy i korzystamy do dzisiaj, żeby postawić te granice po raz kolejny. Wracam do tej granicy, które są szalenie ważne. Ale nie każdy może sobie pozwolić na coś takiego i finansowo, i też ja wiem sama, ileż ja się zbierałam w sobie emocjonalnie, żeby się z tym zmierzyć, bo to trzeba mieć też odwagę. A w momencie, kiedy jesteś w tym tunelu bez końca, nie masz tej odwagi. Myślisz sobie, nie, to będzie jeszcze gorzej, poza ja już nic nie będę robić. Świat się zmienia i to, co obserwujemy wokół nas w tej przestrzeni wirtualnej, internetowej, nie wiem, czy nie powoduje u nas takiej zmiany myślenia, że jednak może to był błąd. Może my też powinniśmy przejść do ataku, że najlepszą obroną jest atak. Bo to zostanie wtedy w pamięci ludzi, to raz, że przekieruje uwagę, ale też no, pokaże, że to nie jest tak, jak to wygląda. Bo wiesz, że każdy kolejny tydzień, miesiąc i rok jest tyle rzeczy się dzieje wokół nas, jest tyle bodźców, że te historie gdzieś tam rozpraszają się. Ja myślę, Maciek, że w tak przebodźcowanym świecie wielu decyzji, które podejmujemy na co dzień, ludzie, którzy was oceniali niczym elektorat polityczny, raczej byli przekonani do jednej wersji i raczej tak pozostanie. Czyli była grupa elektoratu, która na was robiła najazd, która kibicowała drugim stronom i która atakowała was. Ale przypuszczam, że byli ci, i to była grupa moim zdaniem bardziej liczna, którzy widzieli klasę, że nie taplamy się w błocie przed kamerami, którzy widzieli właśnie dojrzałość, że tego nie dotykamy, że niech to oceni każdy, jak widzi, jaki tam jest poziom agresji po drugiej stronie. Którzy widzieli w tym jakieś rozwiązanie takie z godnością, że oni wyszli z godnością. I czy my tych ludzi przekonamy? No owszem, jak jest prawica i lewica, to jest też jakiś tam kawałek elektoratu, który jest jeszcze nieprzekonany, jeszcze nie wie, gdzie zagłosuje. Do nich trzeba apelować. Ale moim zdaniem największy elektorat to był ten, który doceniał, z jaką godnością sobie z tym radziliście. I ich nie przekona żaden post osoby z drugiej strony, że wy jesteście źli. I przekonało to, że wy wychodziliście rano, budziliście Polskę, byliście uśmiechnięci i profesjonalni. Kuba, jest jeszcze coś takiego jak takie powiedzenie, czas leczy rany. My też chcemy wierzyć, że tak jest, że czas leczy rany i w naszym przypadku bardzo na to stawiamy. Że ten czas jest bardzo potrzebny, my bierzemy to pod uwagę, dajemy sobie czas, dajemy też czas innym. Ale też czasami nie rozumiemy, jak długo można jechać na jednym temacie, jak długo można kreować rzeczywistość na tym temacie, jak długo można promować pewne idee i osoby na,
na tym temacie, który już dawno powinien przejść do historii, okej, stało się jak się stało, nikt nie jest doskonały, niech rzuci kamień ten, który rzeczywiście nie ma nic na sumieniu. Bingo. Jest to jakaś anomalia medialna, że ten wasz temat jest wałkowany tak długo? To jest anomalia, bo przecież afer jest masa, codziennie jest afera, ale zazwyczaj one do piątku znikają, bo po prostu nikt już tego nie słucha. Wasza afera była anomalią o tyle, że ona co chwilę była podgrzewana. No, oczywiście ja też mam świadomość, że tam mogła być duża korzyść, konkretna korzyść, na przykład w rozpoznawalności nazwiska po drugiej stronie. To była korzyść, więc fajnie było podkręcać tą atmosferę wokół was. Natomiast dużo empatii jest we mnie, bo to trwa absolutnie zbyt długo i jest zapewne niezasłużone. Po prostu niekiedy się nie dogadujemy z jakimś człowiekiem, odchodzimy. Każdy z nas pewnie, chociaż życzę Państwu, żebyście byli w jednym małżeństwie na całe życie. Życzę. Ale jak jestem realistą i znam trochę też wyniki badań, każdy z nas może mieć taką sytuację, że po prostu czuje, potrzebuje być wolny, potrzebuje inaczej. Niech tej osobie będzie jak najlepiej, ale ja też chcę wybrać jakiś inny kawałeczek świata. Czy wszystko trzeba wytłumaczyć słowami? Czasami i my pewne, nie mamy obowiązku tego tłumaczyć. Pewne rzeczy czujesz. Tak. Czasami coś ci nie odpowiada. Tak. Czasami chcesz też zrobić coś dla siebie, mając świadomość tego, że jak zrobisz coś dla siebie, to zrobisz też dla najbliższych, dla tych, których kochasz, dla tych, na których ci naprawdę zależy. I to też dotyczy pracy, żeby nie tak, było. To jest trochę tak, jakbyśmy powiedzieli płaszczyzna. Naszym widzom, nie macie prawa zmienić pracy, nawet jak jest mobbing, szef jest głupkiem, w produkty nie wierzycie i nie cierpicie tych ludzi. Nie wolno. No, trzymajcie bo przecież się podpisaliście tego, umowę. Mm. To jest jakiś absurd. Jak pokażemy, jaki to jest absurd, to myślę, że nawet ci, którzy was krytykują, pomyślą sobie, no tak, no przecież mogę odejść z pracy, jeśli nie jest mi tu dobrze. To równolegle do tego, niekiedy jakaś relacja jest taka, że nie czuję, że to jest już do końca po mojemu. Idę w świat. Mhm. I kto jest bez winy, podkreślę to po tobie jeszcze, Maciek, raz, niech pierwszy rzuci kamień. Czy my się nie rozstawaliśmy z kimś, z czymś, z jakimś miejscem pracy, z jakimś człowiekiem? Każdy z nas to robił. I nie rozumiem, czemu wy zogniskowaliście cały jakby dyskurs wokół tego tematu na sobie? I to na tak długo. Nie rozumiem tego i nie zazdroszczę. Ale tak, ponieważ zawsze staram się znaleźć na końcu tego tunelu poszukajmy światełka. Tak. Wiesz, no, mam wrażenie, że ta historia, która się wydarzyła w naszym życiu, to była jedna z najlepszych lekcji, jakie mogłam dostać. O tak. Coś wszechświat chciał mi przez to powiedzieć, chciał mi dać do zrozumienia, że to jest moment, kiedy powinnam zawalczyć o siebie i kiedy powinnam wreszcie skupić się na sobie. Te dwa lata były mi potrzebne też do tego, żeby zdystansować się i dzisiaj wiem, że nie chcę brać udziału w tym cyrku, który się dzieje w przestrzeni publicznej. Ja z niego wychodzę i co ciekawe, wyrobiłam w sobie taki mechanizm, że na przykład wchodząc do sklepu osiedlowego, jest cała ściana z magazynami, z tabloidami i tak dalej do kupienia. Widziałam gdzieś siebie i miałam wrażenie, że czytam o kimś zupełnie innym. Okay. Traktowałam to dystansujesz po prostu, się. Ale miałam wrażenie, że to jest o kimś z mediów, ale to nie jestem ja. Tak. I bo wiem, kim jestem. Tak, wiem, tak. Jakim jestem człowiekiem. Mhm. Wiem, moi rodzice to wiedzą, moje dzieci wiedzą, moi przyjaciele wiedzą, ludzie mi najbliżsi. Mhm. I to, co powiedziałeś, rzeczywiście ten elektorat, który ewentualnie by na nas zagłosował, to też to są ludzie, którzy tego nie robią tak jak ty, czyli nie komentują. Tak. Myślą sobie coś, ale idą do swoich zadań w podgrupach, bo mają ważne cele w życiu. Tak. I to mnie trzymało, wiesz, przy życiu. I też co ciekawe, stare dobre powiedzenie mówi, że przyjaciół poznaje się w biedzie. Mm-hmm. I rzeczywiście tyle osób, ile stawiło się i stanęło na baczność i było obok mnie i robili dyżury, żeby sprawdzić, czy wszystko ze mną dobrze. Była niesamowita i mam aż łzy w oczach, kiedy myślę sobie o tym. Ile w tym całym nieszczęściu zaznałam szczęścia. Tak. I też nie wiadomo, czy ten tunel, w którym teraz byliście, nie jest mimo wszystko bardziej optymistyczny na zakończeniu, niż miejsce, w którym mogliście pozostać w ciemności na zbyt długo. Bo czasami to jest tak, że my jeden tunel zamieniamy na drugi. Mhm. Ten dzisiejszy nie jest łatwy. Jestem przekonany. Wierzę wam. I rezonuje to ze mną bardzo. Ale też, kurczę, nie do końca moglibyście korzystać ze swojego życia i świata, gdybyście byli w miejscu, które już przestało być o was. I to nie jest nic złego. Tak po prostu się dzieje, że niekiedy dane miejsce nie jest już o nas.
Cholera, mam już to sumienie, że za bardzo skupiliśmy się na tobie, a to ty jesteś naszym gościem. Jakub Bebączek, trener mentalny i przekonaliśmy się sami dzisiaj o tym w sposób doskonały. Kubo, muszę wrócić do ciebie, bo ja też oczywiście... Te tematy też są o mnie tak naprawdę, więc ja tu sprytnie, wiesz, mam metaforę o was, ale to też jest o mnie. Bo wracając do ciebie, to ja oczywiście też czytałem ten wywiad, w którym dokonujesz coming outu i też moja pierwsza myśl była taka, że cieszę się twoją radością. Dziękuję. Natomiast jak wczytałem się w ten wywiad, to tam było parę rzeczy, ale jedna szczególnie dała mi do myślenia. Mhm. Czy to jest tak, że jak współpracujesz z kimś, to musisz mu zadać pytanie, czy ty masz partnera czy partnerkę, żeby oczyścić atmosferę pracy? Nie rozumiem tego. Okay. Nie rozumiem tego, dlatego że mamy wielu znajomych, kolegów, którzy są homoseksualistami, są gejami, tak. I nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby ich o to zapytać, bo wiem, że nie jest mi ta informacja do niczego potrzebna, to po pierwsze. Po drugie, jeśli oni uznają, że chcą się podzielić tą informacją, to się dzielą, a jeśli się nią nie podzielą, to mają jakiś powód. To też mają powód, dla którego nie chcą się dzielić. A to, że współpracujemy razem, no to jakby nie daje nam tej legitymacji. Bardzo fajne pytanie. Ja miałem dwa rodzaje tego typu pytań. Jedne były troskliwe, a jedne były oceniające. Faktycznie, teraz to widzę, że niekiedy ktoś oceniająco podchodził, czyli na przykład chciał wiedzieć, czy to jemu w jakiś sposób nie zagraża, że on na przykład współpracuje lub koleguje się z gejem, nie wiem, w państwie katolickim na przykład. Czyli o sobie myślał, oceniał coś we mnie i dlatego o to pytał. Ale też miałem reakcje troskliwe. Czyli ktoś na przykład chciał, żebym ja się czuł wolny. I bardziej intencja była na to, żeby mi ulżyć, mi trochę pomóc. I pytał na przykład, no Kuba, bo ty mówisz czasami o drugiej połówce. Masz ochotę powiedzieć, kto to jest, żebym też się mógł do tego odnosić? I jak widziałem tam troskę, jak widziałem taką intencję, że ta osoba na przykład może chciałaby nas zaprosić na kolację razem z moim partnerem, to był fajny rodzaj pytania. I zazwyczaj to wyczuwałem. Ale masz rację, niekiedy to było tylko po to, żeby ktoś też tak trochę politykiersko ocenił, czy on nie ryzykuje. I to w ogóle nie było z troską o mnie. To było z intencją na zasadzie, ja tutaj muszę wiedzieć, czy w ogóle ja ciebie chcę. Rozumiecie, o co chodzi? Więc te pytania były przeróżne. Ale zapraszając nawet na kolację, można powiedzieć, przyjdź z partnerem, z partnerką, jak uważasz, jesteś niewidziany. Z osobą towarzyszącą. Tak. Tylko wiecie, z gejami to też nie jest do końca takie łatwe zawsze, bo na przykład jak dostałem jeszcze za czasów studiów zaproszenie na wesele przyjaciółki, to ona też na początku powiedziała, przyjdź z osobą towarzyszącą. No to ja pomyślałem, no to pewnie wezmę partnera, z którym przeżyłem 16 lat, wezmę partnera. No ale potem pojawił się tak gdzieś między nami jakiś taki tekst, chyba nie od niej, tylko od osoby trzeciej czy czwartej w pokoju, żebyście nie byli większą sensacją niż para młoda. Bo wiecie, katolicka rodzina, to była mała miejscowość. Tutaj się chcemy skupić na pannie młodej, na panu, który jest mężem i tak dalej. No a tu nagle dwóch gejów przychodzi za rękę i może być tak, że ludzie nie patrzą na tą parę młodą, tylko robi się z tego historię. I ja poszedłem sam. I rozumiem to, ale z drugiej strony jest to też dla mnie dowód no, takiej trochę heteronormatywnej opresji nad gejami, że my nawet takiego naturalnego wyboru pod tytułem biorę kogoś, kogo kocham. Dla mnie najbardziej naturalna rzecz na świecie. Nie możemy podjąć, bo to będzie jakiś temat, który może przebije to, że jest para młoda. Ile wody musi upłynąć w Wiśle, żeby to było czymś, co nie budzi sensacji, to po pierwsze. Po drugie, czymś, co nie obliguje nas do tego, żebyśmy to sprawdzali. Bo tak. Ty mnie nie pytasz o to, czy ja jestem heteroseksualny. Tak. Prawda? No, myślę, że jeszcze trochę wody w Wiśle musi upłynąć. A ja, niestety. Przepraszam, zadam to pytanie. Poszedłeś sam na ten ślub. Tak. I tak jestem przekonana, że byłeś sensacją, ponieważ jesteś osobą rozpoznawalną, jesteś osobą, która generuje atencję i uwagę. I nieważne, czy byś przyszedł ze swoją drugą połową, ze swoim partnerem. Jest coś na rzeczy. No chyba raczej. Jest coś na rzeczy. To jest kwestia też takiej naszej siły. Dlaczego my mamy przepraszać za to, że jest jak jest? To jest genialna fraza. Dlaczego my mamy przepraszać za to, jacy jesteśmy, nie? Tak jakby, nie wiem... To się tyczy ciebie, to się tyczy nas. Tak. I mnie również. Dlaczego mamy przeszkadzać za coś, co nie jest za coś, tak? Ujęte w kodeksie karnym jako występek czy jako przestępstwo? Jest naszą, wiesz, ja też sobie myślę, że my żyjemy, albo inaczej, wychowaliśmy się w kulturze hipokryzji. Podam taki przykład, może
trochę kontrowersyjny. Na religii w latach 80., 90., 2000 pewnie też, mówiono nastoletnim chłopakom, że masturbacja to jest grzech. Mhm. Nawet używano takiego słowa samogwałt, żeby to jeszcze mocniej brzmiało w umysłach tych młodych, wrażliwych ludzi. I teraz z jednej strony, pewnie u większości z nas wygrywała biologia, po prostu, wygrywały hormony, a z drugiej strony żyliśmy w świecie, gdzie się o tym nie rozmawia, gdzie to jest grzech, gdzie to jest coś potwornego. Czyli podwójna rzeczywistość. Mhm. I potem, to jest tylko przykład, po takim treningu na wielu różnych polach, idziemy w życie i na przykład my mamy kryzys związku i tego nikomu nie pokazujemy, ale jak wy macie jakieś kryzysy, to was hejtujemy. I znowu, taka hipokryzja, że my mamy niekiedy rozjechane to, czego pragniemy, łącznie z tym, że biologicznie czegoś pragniemy, a tym, co chcemy opowiadać i tym, jak komentujemy, jeśli ktoś to robi. I jest też coś takiego w literaturze, jak ukryta homofobia. Ona polega na tym, że niekiedy kto jest największym krytykiem geja? Gej. Drugi gej. Kto jest największym krytykiem kobiety z miasta, druga która kobieta. Sobie radzi, która jest zadbana, która jest ładna, która jest fajna, która jest elokwentna? Kto jest krytykiem? Życie mi pokazało. Tak. I kto może być krytykiem na przykład zdolnego dziennikarza, który sobie radzi, który jest elokwentny, który jest oczytany, który super po prostu wykonuje swoją robotę? To może być krytykiem? Drugi dziennikarz. I to jest, zobaczcie, być może wychowanie w hipokryzji. Że my jedno pragniemy, co innego deklarujemy. A te historie, które dotyczą nas, i was, i mnie, są ludzkie, normalne historie. My nic nie robimy dziwacznego, kosmicznego, nielegalnego, zabronionego. Ludzkie historie. Kochamy. My mówimy o tym, żeby zmieniało się na lepsze. W tych tematach, o których dzisiaj rozmawialiśmy, ale w ogóle, żeby zmieniało się na lepsze. Ale ta hipokryzja, ostatni raz do niej nawiążę, towarzyszy nam na wielu frontach. I skoro użyłem słowa front, to czasami ci, którzy są na pierwszym froncie, doświadczają jej zdecydowanie mocniej niż ci, którzy stoją w drugim szeregu, którzy w wielu biznesach i formach działalności są równie ważni jak ci, którzy stoją na froncie, tyle tylko, że ci, którzy stoją w tej pierwszej linii, dają twarz. Tak. No, dokładnie. I za to obrywają. Tak. Jesteśmy pracownikami telewizji albo jesteśmy trenerami mentalnymi kadry narodowej. No to siłą rzeczy jesteśmy bardzo łatwym celem do ataku. Bo ludzie nie wiedzą, co jest głębiej, kto stoi tam dalej, albo kto nawet podjął decyzje niektóre. Ty jesteś rozliczana za te decyzje, ja jestem rozliczany za te decyzje. Ale no to jest też bardzo łatwe, żeby podjąć taką, a nie inną decyzję, kogoś skreślić, odstrzelić, powiedzieć to już teraz nie. No bo ludzie nie mają pojęcia, co się dzieje. Bo to jest, wiesz, najprostszy mechanizm, który można się wykazać. Tak. Ja jeździłem sporo do Azji Południowo-Wschodniej na warsztaty medytacyjne. Głównie buddyjskie, ale to nie chodziło o religię. One po prostu były dobrze prowadzone. I tam bardzo często pojawiał się taki wątek. Nie oceniaj, bo nie masz pojęcia. Nie oceniaj, bo nie masz pojęcia. Często siedzieliśmy, medytowaliśmy. Nie oceniaj, bo nie masz pojęcia. Czyli na przykład złościsz się na matkę, bo matka w trakcie twojego dzieciństwa bardziej się zajmowała pijanym ojcem niż tobą. Ale teraz sobie powtarzam. Nie oceniaj, bo nie masz pojęcia. Może ona cierpiała, nikt jej nie uczył, nie miała terapeuty w latach 80. Bo skąd? Piękne. Nie oceniaj, bo nie masz pojęcia. Nie mamy pojęcia, tak, co mogę na przykład jest powiedzieć, historią, a dlaczego mój ojciec pił? Człowiekiem. Dlaczego mój ojciec pił? On powinien się zajmować mną. A tam siedzę i mówię, nie oceniaj, bo nie masz pojęcia. Dlaczego on po prostu on miał taki lęk, tak, że jedyne, co mógł zrobić, to go jakoś uśpić, żeby zasnąć i na drugi dzień się obudzić. Nie oceniaj, bo nie masz pojęcia. I kiedy widzę, że jakiś portal plotkarski, oczywiście przyjmując taką zazwyczaj stronę, żeby ten hejt jeszcze generować w komentarzach, bo to więcej komentarzy... W tytułach, w komentarzach, w treści, oczywiście. To ja patrzę na to i niekiedy oczywiście też mi wyskoczy, choćby na medium społecznościowym, już niekoniecznie na tym portalu. I mówię tak, nie oceniam, bo nie mam pojęcia. To jest piękne, to powinien być tytuł tego odcinka. Tak. Nie oceniaj, bo nie masz pojęcia. Ja nie wiem, co się dzieje. Ja ledwo rozumiem to, co się u mnie dzieje. A jak ja mam jeszcze rozumieć, co się dzieje na przykład w waszej relacji, czy w relacji, nie wiem, jakiegoś polityka, czy w relacji jakiegoś sportowca? Dlatego to tak ważne jest, żeby pracować nad sobą. I ten trening mentalny, o którym ty dużo mówisz, to pomaga. Taka budowanie samoświadomości, poznawanie siebie. Bo jeżeli my sami nie przeskanujemy tego, co się z nami dzieje, nie będziemy w stanie zdrowo funkcjonować w relacjach też z innymi ludźmi. No na przykład warto czasami się przyglądać złości, jeśli mamy złość na innego człowieka, bo to często też coś mówi o nas. Nie? Czyli na przykład wszyscy nasi kochani hejterzy to trochę też mówią nam o sobie. Im bardziej nas atakują, tym bardziej może tamta złość
jest niezarządzana w ich życiu. A to jest bardzo mądre, co powiedziałeś. No zobacz, że złość jest jakimś rodzajem energii. Ja mam taką złość, że na przykład, to jest tylko przykład, chcę rzucić, nie wiem, kubkiem o ścianę. Ale złością się obnażasz. Bardzo. I bardzo się też wystawiasz na to, żeby, kurczę, samemu się struć. Jeśli ja jestem złośliwy do drugiego człowieka, to nie tylko temu drugiemu człowiekowi robi krzywdę. Ze mną ta złość przecież też jest obecna. Tak, bo to ja piszę w złości. Mhm. Tak, i może być tak, że ja sobie robię nawet większą krzywdę niż temu celebrycie, czy tej osobie znanej ze sportu. I ja czasami zadaję pytanie, co ta złość mówi o tobie? Czy to nie jest tak, że ty na przykład strzelam, nie lubisz Kasi, bo ty jej czegoś zazdrościsz? Dlaczego jej nie lubisz na przykład, prawda? Czy to nie jest tak, że ty nie lubisz Maćka, bo sam chciałbyś mieć taką puentę, taką łatwość wyrażania się i dlatego go nie lubisz? Nie, to nie jest o Maćku, to nie jest o Kasi. To jest o tobie. Ty masz jakiś brak, czegoś bardzo chcesz. To generuje złość, pod spodem jest zazdrość i co jest dzisiaj łatwe, skoro jest anonimowy świat internetu? Napiszę, co o was myślę. Idealnie byłoby, gdyby każdy z nas doszedł do takiego momentu, że jest dla siebie najlepszym trenerem medialnym i najlepszym terapeutą. Tak. Czy to w ogóle jest możliwe? Nie. Nie, chociaż są we mnie gigantyczne pokłady optymizmu. Ja chcę wierzyć, że to jest możliwe. Ja sobie próbuję to tłumaczyć, bo jestem szczęśliwym człowiekiem, który ze sobą czuje się dobrze. I uważam, że to może być kluczem do sukcesu, żeby samym sobą poczuć się dobrze. Jeśli to nie zaistnieje w naszym życiu, nie ma mowy o tym, żebyśmy otworzyli się na innych i poczuli to szczęście razem z innymi. Ale też nie wchodzimy na głębszy kontakt, wiesz? Ja też zauważyłem, że im mniej my jesteśmy dojrzali, tym mniej prawdziwie wchodzimy w relację z drugim człowiekiem. Niekiedy jest taka relacja, że my się nawet nie odezwiemy za bardzo, a już się czujemy bezpiecznie, już się czujemy na luzie. Ale ludzie, którzy sami nie są ze sobą pogodzeni, nie za bardzo potrafią wchodzić w takie relacje. Te relacje są takie, wiecie, fasadowe. Mhm. Więc moim zdaniem super jest doprowadzić do tego procesu, o którym ty mówisz, że na początku ja sam siebie trochę rozkminię, polubię, zrozumiem, a z jakiejś swojej wady, bo zapewne je mam, poklepię po plecach i powiem, każdy je ma, spokojnie, głowa do góry. I wtedy mi jest łatwo się zaprzyjaźnić, otworzyć, być wrażliwym. No jeśli ja tylko epatuję złością i sam siebie może nienawidzę pod koniec dnia, bardzo ciężko wejść na głęboki kontakt. To jeszcze musimy o jedną rzecz się zapytać już zupełnie na koniec, bo podobno godzina to jest idealny wymiar podcastu czy wideo podcastu. Sport. Jesteś człowiekiem sportu, ale też w treningu mentalnym wyznajesz taką zasadę holistyczną. Tak. Że w zdrowym ciele zdrowy duch. Działa to i w drugą stronę. Jak masz zdrowego ducha, to i ciało potrafi się zachowywać zdecydowanie bardziej przyjaźnie w stosunku do ciebie. Dla mnie, mówię o swoim doświadczeniu, przez 20 lat, ponad już w tej chwili 20 lat, bieganie, wysiłek fizyczny związany z bieganiem długodystansowym był czymś oczyszczającym. Super. Był czymś, co znakomicie działało też na moje ciało, bo w swoim spektakularnym momencie doszedłem do 95 kg. Było to lata temu. Sport pozwolił mi zadbać o siebie fizycznie i kiedy w wieku 47 lat robiłem takie podsumowanie medyczne dotychczasowego dorobku i zużycia mojego organizmu, wynik był bardzo pozytywny, co dało mi kolejny impuls do tego, żeby w ten sposób działać i nie rezygnować z tego. Ale najważniejsze i najbardziej cenne było to, że ja po 30 minutach, po godzinie biegu byłem jak nowo narodzony. Tak, bardzo polecamy naszym widzkom i widzom. Bo po pierwsze na poziomie biologicznym... I to nie musi być bieganie. To nie chodzi o to. To co lubicie, bo może ktoś z was lubi salsę, może ktoś z was lubi badmintona, może ktoś z was lubi seks, może ktoś z was lubi po schodach, a najlepiej pomieszajcie kilka różnych aktywności, ale po swojemu. Natomiast to biologicznie ma sens, bo się endorfiny uwalniają. To społecznie ma sens, bo też przyciągamy ludzi podobnej pasji i czujemy, że to jest takie nasze bractwo. To psychologicznie ma sens, bo skupiając się na jednym zadaniu, zapominamy trochę o naszych kłopotach. Więc wielowymiarowo ma to sens, żebyśmy uprawiali aktywność fizyczną. Och, pięknie powiedziane. No piękna klamra. I na sam koniec będziemy mieli do ciebie ogromną, ogromną prośbę. Nasz podcast nazywa się Serio. I chcielibyśmy, żebyś w swój własny sposób zinterpretował właśnie to serio. Ja mam takie poczucie, że jak widzę, jak ludzie z łatwością nas oceniają, to chcę zapytać, serio? Ale mam też takie poczucie, że jak my inspirujemy do tego, żeby właśnie nie oceniać, bo nie mamy pojęcia, to wtedy możemy powiedzieć, serio.
Jakub Bebączek, bardzo Ci dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Cudownie się rozmawiało. Wszystkiego dobrego. Świetny dziękujemy. Początek naszej nowej przygody, za który bardzo dziękujemy. Ściskam kciuki. My ściskam kciuki. Serio, ze znakiem zapytania. Serio, jeśli serio jesteście z nami, to bądźcie. Pamiętajcie o subskrypcji. Ten kciuk do góry, w górę też jest bardzo pożądany. I oczywiście komentarze jak najbardziej wskazane. Tak jest. I do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia.